trying to change position. Hot missing, trying to stop this opposition. Blocks hissing, big blocks, the dog. Yo, I wanted them gone, I stopped living. Trust, I stopped living. Long, I wanted them gone, I stopped living. Trust, nigga, I stopped living. Trust, I wanted them gone. That's why you're my angel. Witamy się z Państwem z Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie już niebawem rozpocznie się mecz. To spotkanie będą dla Państwa komentowali Dariusz Szpakowski i siedząco obok mnie Jacek Laskowski. Dzisiaj czeka nas kolejny mecz rozgrywek Division Rivals. Wszystko już gotowe, zawodnicy na boisku, niedługo sędzia zagwiżdże po raz pierwszy. Wiele sobie obiecuję po tym spotkaniu, Darku, obyśmy zobaczyli tutaj dużo dobrej piłki. Iličić. Zobaczmy, co zrobi. Dybala. Piłka przy nodze Gomeza. To może dać prowadzenie. Fantastyczna interwencja. Absolutnie klasa światowa. Martinez. Bardzo źle podszedł pod piłkę. Źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. Cristiano Ronaldo. Messi. Blisko pole karne, może strzelać. Ronaldo. Będzie bramka! Niebywałe, no niebywałe, proszę Państwa. Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Jest teraz naciskany. Sędzia ruszył do niego. Będzie chciał utemperować takie zachowanie już od początku. Lozano. Martinez. Lozano. Gomez. Wycofanie piłki w pop. Co to była za interwencja? Powinien dośrodkowywać. Zrzutka nie dochodzi do partnera. Dobre ustawienie obrońcy. No i strata piłki. Co teraz wymyśli? Piłka przy nodze Gomeza. Urwał się obrońcy. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dybala. Może dośrodkować. Dobry odbiór Ronaldinho. Lionel Messi. Teraz piłka do Luisa Figo. Ma sporo możliwości. Bardzo ważna interwencja obrony. Dybala. Lozano. I piłkę przejmują rywale. Neymar. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Neymar. No, dobrze przeczytał to obrońca. No i dobre przejęcie Cristiano Ronaldo. Co teraz zrobi? Pięknie, gol Cristiano Ronaldo. I jest 1-0. Spójrzmy jeszcze raz na ten długi rajd. Wydawało się, że ktoś mu tam w końcu przeszkodzi, ale obrońcy zostawili mu dużo miejsca. A klasowy zawodnik takie okazje wykorzystuje. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Number 7, Cristiano Ronaldo.
Narkines. Niestety strata piłki. Dybala. Gomez. Dybala. Iličić. Dobry odbiór Puyola. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Ma trochę miejsca na strzał. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Drugi gol, mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Iličić! Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Szybko odrabiają straty do rywali. Piękna odpowiedź. I znowu zaczynamy mecz od nowa. 2-1 to nie jest duża przewaga. Ronaldinho. Jordi Alba. Carles Puyol. Lionel Messi. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Messi przed szansą. Wspaniała obrona Handanowicza. Nie ma gola, pudło mimo błędu bramkarza. Jak można nie trafić z takiej odległości? Messi. Piłka trafia w gracza z pola. Piłka ponownie wychodzi za linię końcową i będzie rzut rożny. Puyol wyłuskał mu piłkę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Narkines. Dybala. Blisko pole karne. Gomez. Zobaczymy, co teraz zrobi. Piotr Zieliński. Dybala. I strzał! Ależ znakomicie obronił ten strzał. Brawo! Piłka dośrodkowana z rogu. Strzał został zablokowany. Piqué oddala niebezpieczeństwo. Luis Alberto. Iličić! Ależ się wyciągnął. Coś niesamowitego. Interwencja światowej klasy. Strzelec nie wierzy, że to nie wpadło. Co teraz wymyśli? Gol! Mamy wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Ależ niesamowita sytuacja. Piłka uderzyła jeszcze o słupek i mamy gola. Z boku wyglądało, że strzał minie bramkę, więc chętnie obejrzałbym tę sytuację jeszcze z innego ujęcia. Jest po dwa, to oznacza, że zobaczymy jeszcze więcej walki. Lionel Messi zbliża się do pola karnego. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. No i mamy przywilej korzyści. Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerwają grę. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. I stracili piłkę. No, może teraz centrować. Mija go teraz Neymar. Ładnie to zrobi. Ronaldo. Jest do... Będzie bramka! Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz pokazał mu żółty karton. Mbappé! Takim strzałem raczej go nie zaskoczy. 2-2 po pierwszej połowie tego spotkania.
I w tym momencie rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Ilicic. Luis Alberto. Przy piłce nadal Dybala. Ronaldinho. No i Cristiano Ronaldo. Zobaczmy, co zrobi. Koulibaly. Martinez. Lozano. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Strata i przy piłce rywale. A jak twoim zdaniem zagrał Cristiano Ronaldo w pierwszej połowie meczu? Całkiem przyzwoita pierwsza połowa, do tego ładna bramka. Niestety więcej ich nie było i do przerwy mają tylko remis. Będzie okazja do kontry. Luis Alberto. Piotr Zieliński. Ilicic. Piotr Zieliński. Ilicic. Ruszają do kontrataku. No, mogą teraz skarcić rywali. Mbappé! Niebywałe, no niebywałe, proszę państwa. Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Zgrywa! Tracą piłkę po tym podaniu. Kylian Mbappé. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Mbappé. No i mamy dobry, udany odbiór. Nie dawali rywalom spokoju, aż wreszcie udało im się przejąć piłkę w środku boiska. Dybala. Gomez. Mbappé. Zostawił za sobą trochę boiska. Mbappé. Oddaje piłkę koledze. Czy będzie prowadzenie? Jest gol! Rzeczywiście, teraz oni dyktują warunki. Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego gwizdka. Nie wolno im spocząć na laurach. Jest gol! Messi! Kapitalna akcja! Argentyńczyk słynie z takich zagrań, ale dziś błysnął prawdziwym geniuszem. No, będzie się działo. Jest 3-2. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Alexandro. Kylian Mbappé. Alejandro Gomez. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Neymar ma piłkę, no i Ronaldinho. Kto wie, gdyby to trafił, to mogło być rozstrzygające trafienie w tym meczu. A tak muszą się męczyć dalej. Alexandro. Gomez. Mbappé. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Pięknie, prostopadle, Messi. Z tej akcji już nic nie będzie. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Gospodarze wciąż przegrywają jednym golem. Kibice próbują zachęcić ich do walki o wyrównującą bramkę. Gomez. Mbappé. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Messi, ładne prostopadłe zagranie. Świetnie rzucił prostopadle. Yeah! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków.
Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. Jest 4-2. Przewaga bezpieczna, ale wszystko jeszcze może się tutaj zdarzyć. Ależ przeczytał to jak profesor. Lionel Messi. No i źle to zrobił Messi. Mbappé. Teraz na pewno! Mamy trafienie kontaktowe i teraz od wyrównania dzieli ich już tylko jedna bramka. Jak widzimy w powtórce, natychmiastowa odpowiedź na trafienie rywali. Ależ się szybko otrząsnęli po stracie gola. Co za mecz! Jest 4-3. Wszystko się tutaj może jeszcze zdarzyć. Kylian Mbappé. Wright. Jordi Alba. Vidal. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Świetnie minął teraz obronę. Handanowicz broni, ale piłka w grze. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Mbappé. Przy piłce Dybala. Mbappé! Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. Dybala. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Rywal naciska, trzeba wybijać. Kylian Mbappé. Martinez. Mbappé. Świetna akcja w obronie. I tak oto tracą piłkę. Piłka wraca do podającego. Mbappé. Może dobić rywala. I zrobił to. Dobił rywala skutecznie, bezlitośnie, przepięknie. Siła, technika, precyzja. Cudnie. Na pewno potrzebowali takiego gola w końcówce. Zwiększają dystans i raczej nic im nie zagrozi. 5-3. Przy tak słabo dysponowanej obronie dwubramkową przewagę łatwo można roztrwonić. Kylian Mbappé. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Mbappé. Bardzo ważna interwencja obrony. Arbiter spojrzał na zegarek i zagwizdał po raz ostatni w tym meczu. Niecodziennie wygrywa drużyna.